poprzednio w Darksiders. You would interrupt my slumber. You should never have left your grave. Do you yield? Yes. Then I will take you to your king. I am yours to command. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Darksiders Definitive Edition, w którym lecimy do grobowca sędziego. I mam nadzieję, że jak szybko poszło z Faryzjonerem, tak również szybko. Halo? Gdzie mnie skille? A, no tak. Kurde, bo nie ogarnąłem. Przedzieliłem sobie znowu punkty i tym razem poszedłem troszeczkę w Egidę. Znaczy troszeczkę bardzo. No, po prostu wykupiłem sobie. Samą Egidę najpierw wzmocniłem. Żeby trwa, no niestety trwa tylko 8 sekund, ale mocno podnosi obronę. Tutaj jest co? Magia, bla bla, dobra. Tu jeszcze mam to, ale to mnie tak średnio interesuje. Ale myślę, że te góle są fajne, ale one są dobre dopiero jakby się wymaksowały na full, zwłaszcza te, dzięki tej zdolności. Więc na razie będę chyba inwestował głównie w Egidę, a później pewnie w tego Ultimate'a, ale to dopiero później. Dobra, na razie póki co, to se muszę przypisać znowu żniwo tutaj. I tym razem Egidę pod A. Ale przede wszystkim chcę sobie tutaj ustrzelić ten kamyczek. 19. Dobra, ja tutaj ewidentnie muszę przyzwać tego lorda, używając nakazu. Okej, ale będzie ich trzech. Bo są trzy te na przyzwanie. Dobra. Co mi pociągnie wajchę? Pociągnie wajchę? Tak, pociągnął. Dobra, tu jest co? A, tu jest blokada. Okej. Znaczy blokada, no dla niego, nie? Bo... A, tu jest to samo. Okej. Ale zobaczmy, czy to jest tak działa tak, jak myślę? Tak, przechodzę przez to i jakby... Muszę go wezwać ponownie. Nie do końca wiem, jak to działa, ale... Jedyna dobra rzecz w tym jest taka, że nie blokuje to kompletnie tej postaci. W sensie, że on może przez to przechodzić, nie? O to mi chodzi. O, kolejny zwój szafarza. Zwykły zwój, niestety. Znaczy, niestety, stety. Co wiem. Okej, grzbiet. Ha, skrzynia na górze. Od tej strony widzę oznaczenie zwoju. Dobra, co? Będzie w drugą stronę, bo to nie jest połączone. Czyli w drugą stronę jest coś innego. A, czekaj. Myślałem, że jakaś stronica księgi. Niestety nie jest stronica, ale jest to za to moneta przewoźnika. Zawsze coś. Choć teraz to na pewno bardziej mi służyły do kupowania sobie rzeczy na ten, na wzmocnienie moich kos, więc trochę fajnie, trochę nie, znaczy nie wiem, w sumie nie, dalej to nie traci na wartości tak naprawdę. Okej, tutaj jakieś
rzemienie, słabsza obrona, ale ten sam efekt z doświadczeniem, ale... No słabsza obrona, no to sorry. Szybkie statystyki, tak przy okazji. Dobra, i od razu, żeby nie marnować miejsca, 19 level, ale oczywiście jest to kłamstwo. Bo sama broń już jest troszeczkę bardziej wykokszona. Ale okej, to nie jest to wejście, które myślałem, że będzie. To jest jakieś inne. Czy gdzieś tam jeszcze mogę jakoś się dostać? A dobra, to było o wiele szybsze do znalezienia niż sądziłem, że będzie. Teraz się łopiemy. I lecimy w górę. O, słyszę kamyk. Słyszę jakiś kamyk. Jest skrzynka. I gdzieś tu jest kolejny kamień. Pytanie... O, dobra. Talizman. Talizman mnie nie interesuje. No tak więc w sumie najpierw go... dam kosom na... Chciałem powiedzieć, zaraz go skonsumuję, ale... nie pasowało mi to do kos. Do rymu w sensie. Proszę bardzo, i to jest 7 głazokęs z siły. Tylko czy aż? To jest dobre pytanie. Dobra, tam coś jest. I tam coś jest. Okej. Okay. Labirynt szafarza. W tamtą stronę. Aczkolwiek nie jest to... to miejsce, to jest chyba... Tak, to chyba będzie to całe miasto umarłych. No dobra, stary, jak już żeś się tak fajnie tutaj przytentegował, no to chodź, 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 chodź. Proszę bardzo. Nakuń. A, też. Czemu ciągle wciskam nie ten guzik? Daj mi tutaj bohatera i zmień mi... Zmień mi talizman. Mam teraz... Nie. Nie, mam pomrok. Dobra, myślałem, że mam fechmistrza, ale okej, mam pomrok jednak aktywny. Okej, let's go then. Okej, tu jakaś miejscówka. Wrócę sobie do tego, bo to mi pomaga dość fajnie walkę rozpocząć. Aha, okej. Jest miejscówka i nic poza tym. Żadnego sekretu ani nic, po prostu sobie to tu stoi. Chociaż patrząc po tym, być może będzie to kolejne miejsce, do którego wyślę promień, ale nie bardzo mam pojęcie, skąd mógłbym ten promień tutaj w sumie wysłać. Chodź tu, szkielecie. Mam dla ciebie kosę, szponki. A ty masz dla mnie trochę leczenia, także... Łatwo. Jestem w sumie ciekaw, po co ja mam iść do tego labiryntu. W sensie, to jest jakaś... Czy będzie tego jakieś zadanie? O! Egzekucja. Bardzo fajnie. Aczkolwiek egzekucja już na szkieletach była. Nie użyłem przypadkiem nie tego, co chciałem. Ale mimo to wygląda fajnie. Ta egzekucja. No i dobra. Okej, mamy przynajmniej odkrytą miejscówkę. Okej. No, tak myślałem, że może będzie księga umarłych albo coś, ale... Niestety nie. Tutaj... jakaś dziura. O! O, to ciekawe. Bo to jest ten labirynt, tak? No, musi być. No, nie powiedz mi, że to nie jest labirynt. Szafarza, tylko że to jest wejście do tego miasta umarłych. Dobra. Kamyka. A, nie słyszę, ale widzę. Okej. Okay. Trafię? No, dawaj, trochę niżej. Cyk. 8. A ja lecę w górę.
Okej, okay, zebrałem... W sumie zabrałem nic. Po prostu pociągnę... W sumie nie wiem, czy to traktować jak wajchę, czy jak guzik. Powiedzmy, że wcisnąłem wajchę, bo to jest dość adekwatne do tego, co się w sumie dzieje. A i to było czasowe! Okej! Okay. Dobra, ale ja póki... Ale teraz rozumiem na stałe, co to odblokowałem, tak więc... Spoko. Jakieś buty. Lepsze! O dziwo, ale porównałbym je sobie jeszcze. Ciernie, obrona, odporność. Obrona, siła... No dobra, niech będzie. Teraz szybki powrót do kos, aby je tymi butkami karmić. No, jeszcze jeden taki w miarę okej, rzadki zielony przedmiot i będzie super. Po prostu nie wiem, po co ja ten labirynt zwiedzam, skoro nad nie wiem, jak go jeszcze przejść, no ale... Może uda mi się jakieś w miarę fajne miejsce znaleźć. Kolejna dziurwa. I nic poza tym. Nawet kamyka tu nie ma. Okej, okay, jest jakaś książka. A dobra, teraz jestem dopiero w takim nominalnym labiryncie. Aby uciec z labiryntu, idź na północ i na wschód. Tutaj nie wiem. Widok na drzewo śmierci w tym, w tej krainie. O, odczytaj tajemniczą księgę. Przeprawa labiryntu, nie, prawa labiryntu. Przed tobą labirynt szafarza, który porówno obdziela skarbami i z cierpieniem. Labirynt składa się z 10 poziomów. Przygotuj się, nim wejdziesz do środka, gdyż na każdym kroku czyhają niebezpieczeństwa. Schody to twój sojusznik, prowadzą do samego serca labiryntu. Tam czeka szafarz. Jedynie jego śmierć zapewni ci nagrodę. Uwaga, po wejściu do środka czeka na ciebie zwycięstwo lub śmierć. Poziom pierwszy ukończono. Okej, okay, nie do końca wiem, czy faktycznie go ukończyłem, czy nie, no ale... A, i teraz się portal odblokował. Wejść do labiryntu. Dobra, ale nie, to innym razem. Może jak zbiorę trochę więcej tych zwojów, albo... Po prostu, nie wiem, dostanę jakiegoś questa, bo wolę tego w ciemno nie przechodzić. Bo jeszcze się coś zepsuje i nie zrobię mi questa. Tak jak to niestety się stało... z właśnie ukończonym już zadaniem. Szamańska sztuka, przez które musiałem całą grę powtórzyć, bo inaczej no nie dało się po prostu jej przejść. No czemu nie mogę się przenieść? No ale bullshit! Już drugi raz coś takiego, po zagraniu miałem to samo. I co teraz, muszę się tu z buta przejść? Serio? Ah. Dobra, przynajmniej powrót powinien być nieco szybszy. Dlatego, że po prostu zeskoczę w dół i nie będę skakał po żadnych hakach. Ale mam już dojście przynajmniej do tego labiryntu. Odblokowane. No i dobra. Otwieramy drzwi. A już jak jesteście po drodze, to was trochę potnę. No, to jeszcze ty. I lecimy do sędziego. Tak średnio mi wyszło. Chciałem zrobić zmiażdżenie, ale niech będzie. Okej, tam będzie grobać sędziego. Już po drzwiach poznaję. A tu jest spaczenie. Powoli przechodzące. Powoli opanowujące, tak jakby most. Tak sądzę przynajmniej. No, tak mi to wygląda. O, tu... O, proszę, stronica Księgi Umarłych. Jak miło, już połowa drugiego rozdziału.
Where do you think you're going? Dobra. Pain Starana. Okej, tam jeszcze jest jakieś przejście, to z chęcią sobie obczaję. Szkoda, że do tych host nie wypadło mi akurat, nie wiem, leczenie za egzekucję, bo to by było wtedy super. Co tutaj? A, kolejny talizman. Dobra. No, myślałem, czy go wziąłem, czy nie. Dobra, czy tutaj... Okej, tam i proch lata, o dziwo. A mówię o dziwo, no bo nie wiem, czy jest tam jakiś quest. No, główny quest jest za mną. Dobra, tam jest moneta przewoźnika, no ale... Coś w związku z tym, tak naprawdę? Nie, mogę tu jakoś wejść? Chyba nie, to wygląda bardziej jak punkt wyjścia niż wejścia. Okej, może jednak zamiast do sędziego trochę się porozglądam jednak najpierw. Oj, proszę bardzo. Bestialskie kosy lodu. Znowu nie ta opcja. Ale tak, najpierw ulepszyć tym. I jeszcze zwiększyć szansę na egzekucję. Co? Ej! Co? Czemu nie mogę ich wyrzucić? A, chyba że... Czekaj, wyposaż. Dobra, teraz mogę wyrzucić. Czyli kosy przyda... Znaczy no, to kosy mogę po prostu nie brać tamtych, nie? Dobra, to tak. Was się najpierw stąd pozbyć. A potem zabrać się za kosy. Dobra, troszeczkę życia odzyskane. Ło! Wow! Ej, to byłoby zajebiste marnotrawstwo, jakbym ulepszył tą bronią. Te kosy. Nie mogło też tak nie spamić tymi, bo... Po pierwsze, egzekucje są fajne. Po drugie, no... Mam trochę napojów leczących w zanadrzu, a za chwilę będę ich pewnie zdobywał trochę więcej. Biorąc pod uwagę, że wchodzimy do kolejnego lochu. Dobra, wejdę tu? Nie. Nie wejdę. Czyli albo potrzebuję przejścia, albo po prostu wejdę tutaj w inny sposób. Dobra, na dole była moneta przewoźnika, a co będzie na górze? Może artefakt taki? Bardzo rzadki, za który dostaję punkt umiejętności? Co tu się właśnie stało? Okej, wydaje mi się, że słyszę tutaj gdzieś ten kamień. Nie wiem tylko jaki, ale wydaje mi się, że słyszę gdzieś tutaj obok te jakiś kamień, ten głazokę z cały. Tylko nie jestem w stanie określić jaki, bo niestety mimo iż zbieram trzy rodzaje, to one mają dokładnie ten sam efekt dźwiękowy. O, miałeś skoczyć, a nie lecieć dookoła. Dookoła, w ogóle w innym kierunku, a nie dookoła. Okej, coraz bliżej jestem tego kamienia chyba. Co jest w skrzyni? No, troszkę lepsza. Zobaczmy, jak to się ima do mojej aktualnej. Obrona, odporność, doświadczenie, zużycie gniewu, obrona, trafienie... Nie, dobra, to jest gorsze. W ogólnym rozrachunku, oczywiście. Dobra. No to ulepszamy. A, dobra. Głazokę z siły. Kolejny. Już chyba trzeci. Jaki znalazłem w dość krótkim odstępie czasu. Kolejny portal. Tu. Okej, tu jest wyjście. No i to tyle. Nie wierzę, ile mi zabrakło? Pół metra? Dobra, nieważne. Nie będę się teraz po to wracał.
dopiero jak zdobędę możliwość korzystania z tych portali, to i tak tutaj wrócę. Po prostu będę się wracał i cofał, szukając różnych rzeczy. A póki co... wejdźmy do kolejnego grobowca. I spróbujmy pogadać z sędzią. Ciekawe, czy będzie tak samo... nastawiony jak faryzjoner, który... no, de facto chciał nam spuścić w pierdziel i mieć święty spokój. Dobra, gdzie jest ten krąg? Szkoda, że z tego jakieś itemy nie wypadają. A, tutaj jest. Dobra, ale to najpierw potrzebuje się wyposażyć w nakaz. Przyzwać faryzjonera. I... kazać mu pociągnąć wajchę. No. Ciąg za wajchę, krąg. Okej, drzwi otwarte. A mogę go odesłać? Nie, ale mogę mu nakazać wajchę ciągnąć jeszcze raz. Okej, ale na szczęście nie cofnęło to jakby ogólnego progresu. Tyle dobrego. Dobra, są schody. Kolejny kamień tu gdzieś słyszę. O, świetnie. Dobra, przyzwij ziomeczka. Jak się sprawujesz w walce? No ale walnij w końcu. O, obrażenia ma nawet ładne. Ale wiadomo, ja mam większe. Myślałem przez chwilę, że jego nawalam, ale na szczęście nie. No, dawaj, dawaj. O, kurde, nie o to mi chodziło. A w sumie dobra, w jego wyślę. Jak mogę. On ciągnie. Ciągnij tę wajchę. No. I co to zmieniło tak w sumie? Aha, to się ustawiło, powiedzmy. Daj. Okej, jak go wyślę tam... szawarz gdzieś tu jeszcze jest. I... o, dobra. Kamień zlokalizowany. W ogóle jeszcze nie spotkałem na tyle poważnego przeciwnika, żeby... Żeby poczuć... pokusy? Czy to jest dobre określenie? Nie, dobra, jakby to był ten zwój, to by się przyciągnął do mnie od razu. Okej, mam tu dwie opcje, a co robi ta? Ej, gdzie on poleciał? Halo? Ja ci tu kazałem iść, gdzie ty lecisz? A, to już chyba wiem gdzie. No a czemu nie zeskoczysz na dół, chłopie? Jakie to jest bez sensu? On całą tą drogę, jaką ja bym na piechotę przeszedł, to on też leci. Zamiast, nie wiem, zeskoczyć ze w dół i przeniknąć przez ściany. Czemu to jest tak dziwnie zaprogramowane? No, siema. Aha.
Okej. Okay. To w ogóle działa? Aha, dwa naraz muszą być wciśnięte. Okej, okay, czyli to jest tylko do sekretu. A więc nie zrobi tego sam Faryzjoner, czyli tu będę prawdopodobnie potrzebował także i sędziego. Okej, okay, może 20, już być może 6 minut, a ja się nawet z tym typem jeszcze nie spotkałem. To nie robię sobie nadziei, że uda mi się zdziałać coś w temacie przejścia tego grubowca w ciągu tego odcinka. No i dobra. Ale jakby co teraz? Coś, tu gdzieś musi być jakaś płyta, nie? Ukryta. No, abstrahując od tego, że jest gdzieś ten zwój, nie? No nie no, double jumpa nie mam. On mi skrzyni nie otworzy. No, świetnie. To żeś się przydał. Okej, okay, mogę po prostu tu wskoczyć. Nie mogę tutaj? Nie. Ej, no weź mnie wkurzaj, stary. No spokojnie, dałbyś radę. No, jeszcze wolniej się nie dało, żeby się poruszał, co? Ciekawe, czym sędzia będzie walczył. To już ogarnąłem, jak zrobić. O. Kosy i pota, której ani nie wezmę, ani nie wypiję. A tu jest zwój. A też, żeby uciec z labiryntu. Dobra, a jak... Co, nie możesz? Dobra, no. Okej, okay, jak teraz przejdę? Czy on tutaj zostanie, czy on sam się odkamieni? Sam się odkamieni, okej. Okay. To jest dobrze przemyślane. Oho. Kutscenka. Ma topór. Czyżby to był sędzia? Wygląda podobnie do Faryzjonera. Of the dead, not the damned. And what are the pleas of your lord? I serve him even now, though he would reward my efforts with eternal torment. You did leave the eternal throne. Even here there are souls lost, waiting to be judged and sent into the city of the dead. I have heard three such spirits wandering the corridors. Find them and bring them back to me. Once I have cleansed them of their past, I will hear what troubles the Lord of Bones. Why hear the pleas of the dead? Before a soul can enter the city of the dead, its secrets must be laid bare and its life judged. It is a matter of mercy. The souls will wander, lost and blind, until then. Ej, no to kurde, w sumie spoko jest ten sędzia, nie? Niech zgadnę. Pewnie dusza jest na szczycie wieży. Tam pewnie będzie boss. No widzę, że każda trochę mnie zdobiona. Czyli tu jest pewnie pierwsza dusza, tu jest trzecia, tu jest druga. Gdzie tu będzie pewnie troszeczkę więcej przeciwników, albo będą troszeczkę mocniejsi. No dobra. Lećmy dalej póki co. Przynajmniej do jakiegoś checkpointa. O ile już był, chyba że już był, ale ja po prostu byłem ślepy i go nie widziałem.
To taka też jest opcja. Dobra, i całe pół... Znaczy, w sumie już ponad pół godziny pewnie. Dobra. Okej, okay, jest checkpoint. I jest walka. O, czyżby spawner? Tak się trochę zapowiada. No to kręcimy! Wami. Dobra, odpalę sobie teraz tarczę. 103. Licz. Nowy typ przeciwnika. Dobra, tarcza już padła. No, uderz. Bo mnie chyba wcześniej walną, a chcę mieć jakiś kontekst, ile... 153. Okej, widać różnicę, widać różnicę. A okej, okay, zabicie Licza wszystkich jego przywołańców, powiedzmy, od razu likwiduje. Dobra, nie, stamtąd przyszedłem. Kamyka nie słyszę. O dziwo, bo sądziłem, że będzie ich już trochę więcej na drodze. Skoro już dosłownie trzy pod rząd, z czego dwa chyba tylko w tym grobowcu znalazłem. Okej, okay, mam krąg przywołania. No to jak jest, no to se przyzwę ziomka, no bo czemu by nie? No już tak na start mogę go posłać tam. Patrzcie, niby duch, a w sumie dalej potrzebuje trasy jak zwykły, jak zwykła ludzka istota. Bo, czy w sumie istota żyjąca, bo na przykład twórcy to nie są istoty ludzkie. Ani Nephilim. To jest dość fajne, bo na przykład dzięki temu, bo nawet jakby ten most się nie pojawił, albo coś innego, to po prostu mogę zrobić tak. Doskok, dociągnięcie się i też jestem po drugiej stronie. Dobra, tu będzie, widzę, potrzebna latarnia, której oczywiście nie ma z tej strony. O, i co? I tu jest to, co powiedziałem przed chwilą, teraz będzie wykorzystane. Znaczy teraz, zaraz. Chyba? A nie, bo tam też muszę otworzyć. Gdzie tam jest tylko sekret, a z tej strony jest faktyczny... na droga. O, i tam jest ten. No i teraz on sobie przejdzie tu, pójdzie dookoła, postawi się tu, a ja teraz mogę się do niego przyciągnąć. Bo to przez to, że jest tutaj spaczenie, to się nie podniesie. No nie w całości przynajmniej. Teraz już tak. Mapa czy klucz? Mapa. Jeśli te łapy nie zostają po zniszczeniu skrzyni, to znaczy, że będzie mapa. Dobra. Bierzemy latarnię Thresha. Mam nadzieję, że Riot nie sklejmuje mnie teraz za to porównanie. Dobra. Oddajemy latarnię posągowi. Teraz tak. Ten. Co pytanie, czy on mi się tam przyda? No nie, bo tam jest tylko sekrecik. No to jego już wyślę w tamtą stronę. A ja sobie już otworzę tutaj przejście. Znaczy przejście, Boże, w skrzynię. Tak, koszty słabe. No ale to jest akurat dość logiczne. A właśnie, a propos kos, to sobie podfarmimy te. No, może tymi. A nie będą wrażenia zwiększone. Nieźle. Szansa na egzekucję plus 17% mają te kosy, ale tam. Może uda mi się wybombić moje kosy bardziej. Dobra, to ciebie już odsyłamy. Od tej, z tej kamiennej formy. A. Aha. Brawo ja. Congratulations, you played yourself.
Widzieliście to oznakowanie inteligencji? Posłałem typa i poszedłem, ale latarni nie obróciłem. Brawo ja. I jeszcze to raz. Okej, jest checkpointik. No to myślę, że tę drogę już możemy kontynuować od kolejnego odcinka. O. Chociaż słuchaj, już jestem przy tej wieży, to może udałoby się jeszcze w tym odcinku zgarnąć te dusze? No bo dobra, nie, bo też nie wiem, ile by to potrwało. Dobra, nie, pauza. Był checkpoint, tak więc w kolejnym odcinku ogarniemy sobie te duszyczki. Przynajmniej mam nadzieję, że chociaż dwie. Ale jeśli będzie to w sumie tak, dokładnie taki sam efekt jak z na przykład tymi kamieniami na arenie, no to powinno pójść dość szybko. Dobra. Ja póki co kończę odcinek, żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym odcinku.